Widać panele, widać cały dom. Jesteśmy w gminie Przykona, w bardzo przyjemnej gminie, która wspiera mieszkańców w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ze mną stoi pan Jan i co ciekawe i co fajne, jesteśmy przy ulicy Słonecznej. Słoneczna. No więc jakby aż się prosiło, żeby tutaj wybudować instalację fotowoltaiczną, chociaż pan już ze słońca nie od dzisiaj korzysta, bo już kolektory słoneczne także są, pompa ciepła także jest, więc jakby pan Jan jest osobą bardzo mocno innowacyjną, mogę tak to powiedzieć, ale panie Janie, bo to ja bym panu zadał takich kilka pytań, jakie mają najczęściej inwestorzy, którzy myślą o temacie fotowoltaiki. Skąd w ogóle pomysł na temat fotowoltaiki? No pomysł wziął się z tego, że po pierwsze gmina nam pomaga, a po drugie jest to opłacalne w tych czasach. A proszę mi powiedzieć, skąd wielkość instalacji? Tutaj mamy instalację wschód-zachód, więc widzimy tylko część paneli, po drugiej stronie jest druga część, bo tu jest instalacja o jakiej mocy? I to jest instalacja o mocy 4,32 kW. A jest to instalacja tej mocy, bo ona powinna wystarczyć na moje potrzeby. A jakie ma pan tutaj potrzeby, zużycie w ciągu roku mniej więcej? No około 4000 kW. Czyli generalnie ona powinna nam się tutaj zbilansować. Dokładnie. Tutaj są panele firmy Brookbed, panele, czyli polski producent, który też jest znany z tego, że ma piłkarską drużynę Termalika Nieciecza i jedną z bardziej nowoczesnych fabryk, Fronius Inverter. No i polski producent, Fronius to jest austriacki producent, a polski inverter, polska konstrukcja firmy Korab. A proszę mi powiedzieć, ile trwała instalacja? Instalacja trwała bardzo krótko, warunki naprawdę ciężkie. Firma profesjonalna szybko się uporała z tym wszystkim. No, mamy, nie widać, bo my jesteśmy jeszcze w miarę lekko ubrani. Mamy luty, prawda? Ile dzisiaj stopni? No, rano było 18 minus. Minus 18? Minus 18 u nas było. Bardzo, bardzo zimno. Instalacja była, kiedy to, pamięta kiedy pan to było? Instalacja została wykonana bardzo szybko. Od momentu rozpoczęcia trwała 3 dni i na dzień dzisiejszy po w sumie 10 dniach instalacja pracuje. Czyli energetyka zdążyła już licznik wymienić? Licznik wymieniła, wszystko okej chodzi. Produkcja idzie. Z energetyką, czy były jakieś problemy, czy musiał pan coś się nachodzić, załatwiać? Żadnych problemów nie miałem. Firma robiła to wszystko od siebie, oddała to wszystko z papierami załatwionymi, wszystkim. Ja nigdzie nie byłem. Czyli 3 dni montaż, po 10 dniach licznik wymieniony, pracuje, bo to widzieliśmy. Teraz jest już 4 godzina. Dochodzi tam instalacja gdzieś 600 W. Tak, bardzo wcześnie rano zaczyna. A tak, no to się zapytamy, bo to też jest jakby istotne, w przypadku tego wsparcia gmina pozwala wybrać sobie firmę, z którą pan będzie współpracował, prawda? Tak, tak. Co zadecydowało, że pan akurat wybrał nas, Brewę? No ta firma jakoś od początku mi się dawała wiarygodna i zawierzyłem, że oni wykonają tę pracę dobrze. No, mam nadzieję, myślę, że tak było też tam trochę widać na innych obrazkach zdjęć, jak instalacja wygląda w środku, bo to zostało wszystko ładnie poprowadzone. Żadnych uszkodzeń, żadnych zniszczeń, żadnego bałaganu. Krótki montaż, no, profesjonalizm jeden słowo. I po 10 dniach instalacja już chodziła. W tej chwili teraz czekamy za dokumentem i to też bardzo ważna rzecz, że czekamy jeszcze za dokumentem zakładu energetycznego. Z tym dokumentem pan Jan albo przyjedzie do nas, albo wybierze, czy go do nas wyśle, albo podejdzie do punktu. Zostanie przygotowany aneks. Jesteśmy tutaj akurat na terenie energii, więc zostanie przygotowany aneks, że pan będzie już pełnym prosumentem. To jest bardzo ważne, dlatego że nie będzie tego rozliczeń opustowego, czyli nie będzie możliwości wykorzystania tej nadwyżek energii, dopóki ten aneks nie jest podpisany. I bardzo dużo osób albo zapomina, albo o tym nie wie i te rachunki nie zawsze tak spadają, jak powinny, tak? Jak to jest zakładane. Panie Janie, chciały coś jeszcze od siebie dodać? No polecałbym tą firmę każdemu. To dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Słoneczko na nas pada, jak to na ulicy Słonecznej, więc
i do usłyszenia.